Za chwilę przystąpię do operacji korekty talii. To jest szeroki problem, który towarzyszy wielu kobietom. Generalnie problem ten może być dotyczyć budowy tkanki podskórnej, mięśni, ewentualnie następstw na przykład ciężkich porodów, dużego rozciągnięcia brzucha w ciąży. Choć istotnym też jest układ żeber. Talia osy to, co dzisiaj będziemy chcieli osiągnąć. Zwężenie żeber, ustawienie tak klatki piersiowej, tak żeber, aby dało przyjemny efekt cięcia, tak jak w instrumencie muzycznym, skrzypcach, wiolonczeli. To jest nasz ideał, a osiągamy to dzięki mało inwazyjnym technikom. Właśnie jestem otwarty na to, aby czerpać z tych technik endoskopowych, mało inwazyjnych, i tutaj właśnie ta operacja będzie z tego typu przykładem, gdyż zastosujemy super precyzyjne urządzenia o bardzo dobrej jakości cięcia, co da nam możliwość zastosowania bardzo małych nacięć. Z reguły tego typu operacje wiązały się z dużymi nacięciami, dużym ryzykiem okołooperacyjnym. Możemy przeprowadzić taką operację z 6-godzinnym pobytem w klinice, ale dla zabezpieczenia pacjentek oferujemy pobyt jednodniowy. To zupełnie wystarcza, a efekty są rewelacyjne. Także oglądajcie nasze kanały, Instagramy. Ta technika się rozwija. Coraz więcej pacjentek jest zainteresowanych tego typu leczeniem, bo jest tak dużo problemów z wyglądem talii. A jest prosty sposób, rozwiązanie w dobrych rękach, bezpieczne i dające 100% rezultaty. Zwężenia nawet do kilkunastu centymetrów. Nasza rekordzistka około 20 cm potrafiła wypracować po tego typu operacji. To już to ma znaczenie i wtedy efekt, rezultat jest fenomenalny. Zapraszam do przyglądania się, obserwujcie nasze kanały, a gdy będzie taka potrzeba, zapraszam też do zapisywania się na konsultację, gdyż bez tego nie będzie można rozpocząć tej drogi ku węższej talii. Zapraszam do Timeless.